Im wnikliwiej zgłębiamy historię ludzkości i zasady moralne rządzące światem, tym dobitniej uświadamiamy sobie, że zostaliśmy oszukani. Kłamstwo jest wszędzie. Sądzicie, że nie dotyczy to Kościoła i religii? One są najbardziej zakłamane. Odpowiadają za to ci sami ludzie, którym zawdzięczamy rządy, niewydolną edukację i międzynarodowe kartele bankowe. Odciągnięto nas od tego, co stanowi kwintesencję istoty zwanej Bogiem. Nie wiem, czym jest Bóg, ale wiem, czym na pewno nie jest. Jesteście gotowi zmierzyć się z prawdą i podążyć tam, dokąd was zaprowadzi? Im więcej wiecie, tym lepiej rozumiecie kształt świata i zaczynacie dostrzegać otaczające nas wszechobecne kłamstwa. Musicie poznać prawdę, a ona was wyzwoli. Wielu ma z tym kłopot. Szczególnie ci, którzy bezkrytycznie ufają władzy, zamiast zaufać prawdzie. Gerald Massey, egiptolog. Zdradzę wam prawdę. Gdy mowa o kłamstwach, tych największych i najbardziej bezczelnych, zaskakujących swoją pomysłowością, powinniśmy przyjrzeć się głównemu źródłu fałszywych obietnic i wypaczonych praw. Religii. Pomyślcie tylko. Religia wmówiła nam, że jest ktoś, kto żyje w niebie i widzi wszystko, co robi. Ma listę 10 rzeczy, na które nam nie pozwala. Jeśli jednak zrobicie którąś z nich, wyślę was za karę do specjalnego miejsca, pełnego dymu, ognia, tortur i strachu, gdzie przez wieczność będziecie cierpieli nieprzerwane męki. Ale mimo to was kocha. Kocha i potrzebuje pieniędzy. Zawsze. Jest wszechpotężny, doskonały i wszechwiedzący, ale nie umie zarządzać pieniędzmi. Religia przynosi miliardy dolarów. Nie płaci podatków, a mimo to zawsze brakuje jej forsy. Jakie jest największe kłamstwo w historii? Święte kłamstwo. Część pierwsza. Najwspanialsza historia, jaką kiedykolwiek opowiedziano. To jest Słońce. Ludzie na całym świecie oddawali mu cześć już 10 tysięcy lat przed Chrystusem. Nic w tym dziwnego. Słońce wschodziło, dając światło, ciepło i poczucie bezpieczeństwa. Chroniło od pełnej chłodu i drapieżników nocy. Bez niego nie byłoby plonów, a życie by nie przetrwało.
Dlatego słońce stało się najważniejszym bóstwem w dziejach. Ludzie czcili też gwiazdy. Obserwowali je i umieli przewidzieć odległe od siebie zjawiska, takie jak zaćmienia słońca i pełnie księżyca. Gwiazdy uporządkowali w grupy nazwane konstelacjami lub gwiazdozbiorami. To krzyż zodiakalny, jeden z najstarszych symboli znanych człowiekowi. Przedstawia roczną wędrówkę Słońca przez 12 najważniejszych konstelacji. Odzwierciedla 12 miesięcy, 4 pory roku, przesilenia i równonoce. Gwiazdozbiory miały postać antropomorficzną, ukazywano je jako ludzi lub zwierzęta. Pierwsze cywilizacje oddawały cześć Słońcu i gwiazdom, układały zawiłe mity, wyjaśniające ich wędrówkę oraz wzajemne powiązania. Życiodajne Słońce uważano za uosobienie niewidzialnego Stwórcy, Boga. Bóg jest Słońcem, światłem świata, Zbawcą ludzkości. 12 gwiazdozbiorów obrazuje wędrówkę Słońca, a ich nazwy symbolizują zjawiska typowe dla danej pory roku. Wodnik na przykład przynosił wiosenne deszcze. To jest Horus, egipski bóg słońce, czczony 3000 lat przed Chrystusem. Na historię jego życia składają się mity tłumaczące wędrówkę słońca po niebie. Starożytne malowidła opisują dzieje słonecznego bóstwa. Horus, uosobienie słońca lub światła, miał wroga imieniem Set. Set był personifikacją nocy, czyli ciemności. W sensie metaforycznym, codziennie rano Horus wygrywał bitwę z Setem, a wieczorem Set zwyciężał Horusa i zsyłał go do świata umarłych. Walka między ciemnością a światłem lub dobrem a złem to najstarszy model funkcjonowania świata obowiązujący do dziś. W dużym uproszczeniu historia Horusa wygląda następująco. Urodził się 25 grudnia jako syn dziewicy Izydy Meri. Jego narodziny zwiastowała gwiazda jaśniejąca na wschodzie, a niemowlę zostało powitane przez trzech królów. Horus nauczał już jako dwunastolatek, w wieku lat 30 przyjął chrzest z rąk Anupa i został kapłanem. Miał 12 uczniów, z którymi wędrował. Czynił też cuda. Uzdrawiał chorych i stąpał po wodzie. Występował pod różnymi imionami, takimi jak Prawda, Światłość, Syn Boży, Dobry Pasterz, Baranek Boży. W wyniku zdrady Tyfona został ukrzyżowany i pogrzebany, ale z martwych wstał po trzech dniach. Motywy te pojawiają się w wielu kulturach na całym świecie, a mity opisujące życie bogów mają tę samą strukturę. Attis z Frygii, syn dziewicy Nany, urodzony 25 grudnia, ukrzyżowany i pogrzebany, z martwych wstał po trzech dniach. Krishna z Indii, syn dziewicy Devaki. Jego narodziny zapowiedziała gwiazda na wschodzie. Czynił cuda i miał uczniów, z martwych wstał po śmierci. Dionizos z Grecji, zrodzony z dziewicy 25 grudnia, był wędrownym nauczycielem, dokonywał cudów, przemieniał wodę w wino. Nazywano go królem nad królami, synem Bożym, pierwszym i ostatnim. Zmartwychwstał. Mitra z Persji, syn dziewicy, urodzony 25 grudnia, miał 12 uczniów i czynił cuda. Zmartwychwstał po trzech dniach, nazywano go prawdą i światłością. Świętym dniem Mitry była niedziela. Na całym świecie, w różnych epokach, czczono bogów reprezentujących te same cechy. Pytanie, dlaczego tak było? Skąd się wzięła dziewica, 25 grudnia, zmartwychwstanie 3 dni po śmierci i 12 uczniów? Odpowiedź poznamy, przyglądając się ostatniemu ze słonecznych bóstw.
Jezus Chrystus narodził się z dziewicy Maryi 25 grudnia w Betlejem. Gwiazda jaśniejąca na wschodzie przywiodła do Niego trzech królów. Chrystus nauczał jako dwunastolatek, a w wieku 30 lat przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela. Miał 12 uczniów, czynił cuda, uzdrawiał, stąpał po wodzie i wskrzeszał zmartwych. Nazywano Go królem nad królami, synem Boga, światłością świata, barankiem Bożym. Zdradzony przez Judasza za 30 srebrników został ukrzyżowany i złożony w grobie. Zmartwychwstał po trzech dniach, a potem wstąpił do nieba. Kolejność tych wydarzeń wyjaśniają zjawiska astrologiczne. Gwiazda na wschodzie to Syriusz, który 24 grudnia ustawia się w linii z trzema gwiazdami w pasie Oriona. Nazywamy je trzema królami. Trzej królowie i Syriusz wskazują miejsce, gdzie 25 grudnia wzejdzie słońce. Dlatego też trzej królowie podążają za gwiazdą na wschód, ku miejscu, w którym wschodzi, a zatem rodzi się, słońce. Dziewica Maria to gwiazdozbiór Panny, po łacinie nazywany Virgo, czyli dziewica. Często określa się ją też mianem domu chleba i przedstawia jako kobietę z kłosem zboża. Symbolizuje sierpień i wrzesień, czas żniw. Nazwa Betlejem w dosłownym tłumaczeniu oznacza właśnie dom chleba. Odnosi się zatem do gwiazdozbioru Panny, czegoś, co jest na niebie, nie na ziemi. Około 25 grudnia następuje jeszcze jedno zjawisko, przesilenie zimowe. Po przesileniu letnim dni są coraz krótsze i chłodniejsze. Słońce widziane z półkuli północnej wydaje się zmniejszać i niknąć. Starożytni widzieli w krótkich dniach i niedostatku pożywienia zapowiedź śmierci słońca. Najlepiej widać to 22 grudnia. Wtedy, po półrocznej wędrówce na południe, słońce osiąga najniższy punkt na nieboskłonie. Potem pozornie zatrzymuje się na 3 dni. Zawisa niedaleko Krzyża Południa, czyli gwiazdozbioru Krzyża, od łacińskiego Crux. 25 grudnia rusza o 1 stopień dziennie na północ, zapowiadając dłuższe, cieplejsze dni i nadejście wiosny. Stąd tradycja głosząca, że słońce umarło na krzyżu, by po 3 dniach zmartwychwstać lub narodzić się ponownie. Dlatego właśnie w żywocie Jezusa i innych bóstw słonecznych pojawiają się ukrzyżowanie, śmierć i zmartwychwstanie. To czas między zatrzymaniem się słońca a jego powrotem nad półkulę północną, co oznacza dla niej wiosnę, czyli zbawienie. Wskrzeszenie słońca świętowano jednak dopiero w równonoc wiosenną, czyli w Wielkanoc. Dopiero wtedy słońce pokonuje ciemność. Dni stają się dłuższe niż noc, a na świecie pojawiają się oznaki wiosny. Apostołowie to najbardziej oczywiste odwołanie astrologiczne. Zodiak ma 12 astrologicznych znaków, a Jezus, czyli Słońce, podróżuje wokół nich. Liczba 12 często pojawia się w Biblii. Krzyż zodiakalny to metafora wędrówki i życia Słońca. Nie służył jednak tylko ich odwzorowaniu. Stanowił też pogański symbol duchowy. W uproszczeniu wyglądał on tak. To nie symbol chrześcijaństwa. To pogańska wersja zodiakalnego krzyża. Dlatego właśnie Jezusa przedstawiano początkowo z głową na krzyżu. Jezus to Słońce, Syn Boży, jasność.
Zbawiciel, który powrócił w chwale Pana. Pokonał ciemność, rodzi się na nowo każdego ranka. Można ujrzeć Go pośród chmur na niebie, w koronie cierniowej, czyli otoczonego promieniami. With his crown of thorns or sun rays. Najważniejsze spośród astrologiczno-astronomicznych metafor biblijnych dotyczą upływu czasu. W Piśmie Świętym jest ich bardzo wiele. Aby zrozumieć te metafory, musimy poznać zjawisko nazywane precesją równonocy. Starożytni Egipcjanie wiedzieli, że co 2150 lat w dzień równonocy Słońce wschodzi w innym astrologicznym znaku zodiakalnym. Wynika to z charakterystyki ruchu wirowego naszej planety, nazywanego precesją osi Ziemi. W rezultacie astrologiczne znaki zodiaku przesuwają się do tyłu. Pełny cykl precesji i przejścia przez wszystkie znaki zodiaku trwa 25765 lat. Nazywa się go Wielkim Rokiem, który starożytni znali doskonale. Każdy okres liczący 2150 lat nazywali erą. Lata 4300-2150 przed Chrystusem to era byka. Kolejna era barana, trwała do pierwszego roku naszej ery. Po niej nastąpiła era ryb. Potrwa ona do roku 2150. Kolejna będzie era wodnika. Biblia opisuje wędrówkę Słońca przez trzy ery. W Starym Testamencie schodzący z góry Synaj Mojżesz z niezadowoleniem odkrywa, że Izraelici czczą złotego cielca. Rozzłoszczony rozbija tablicę z dekalogiem, a bałwochwalców nakazuje zabić. Większość biblistów przypisuje gniew Mojżesza faktowi, że Izraelici oddawali cześć fałszywemu bóstwu. W rzeczywistości złoty cielec symbolizował zodiakalnego byka, Mojżesz zaś erę barana. Dlatego właśnie Żydzi do dziś dmą w barani róg. Mojżesz był symbolem nowej ery. Z jej nastaniem wszyscy musieli się oczyścić z grzechu. Podobna symbolika pojawia się w innych religiach. Mitra na przykład sam zabija byka. Jezus z kolei zwiastuje koniec ery barana i początek ery ryb. W Nowym Testamencie ryby pojawiają się często. Jezus karmi 500 osób dwiema rybami i chlebem. Wędrując po Galilei, zaprzyjaźnia się z dwoma rybakami, którzy podążają za nim. Pomyślcie też o znaku ryby, często nalepianym na samochodach. Kierowcy najczęściej nie znają jego znaczenia. To pogański symbol oznaczający Królestwo Słońca w erze ryb. Przyjęta data narodzin Jezusa pokrywa się z początkiem tej ery. W Ewangelii według świętego Łukasza Jezus, zapytany przez uczniów, gdzie odbędzie się ostatnia Pascha, odparł: oto, gdy wejdziecie do miasta, spotka się z wami człowiek niosący dzban wody. Idźcie za nim do domu, do którego wejdzie. Fragment ten jest jednym z bardziej oczywistych odniesień astrologicznych. Wspomniany w nim mężczyzna to zodiakalny wodnik. Przedstawia się go jako postać lejącą wodę z dzbana. Symbolizuje erę ryb. Gdy Słońce, czyli Syn Boży, Jezus, wyjdzie z ery ryb, przejdzie do domu wodnika. W precesji przesilenia wodnik następuje po rybach. Jezus mówi więc, że po erze ryb nastanie era wodnika. Wszyscy słyszeliśmy opowieści o końcu świata.
Jeśli pominąć sugestywne wizje z Apokalipsy świętego Jana, głównym źródłem przepowiedni jest fragment Ewangelii według świętego Mateusza. Jezus powiada: oto ja jestem z wami przez wszystkie dni aż do skończenia świata. W Biblii Króla Jakuba słowo świat pojawia się na skutek błędu w tłumaczeniu. Oryginalny termin to eon, czyli era. Jestem z wami przez wszystkie dni aż do końca ery. I to się zgadza. Jezus przestanie symbolizować słońce w erze ryb, gdy gwiazda wejdzie w erę wodnika. Przepowiednia o końcu świata jest więc rezultatem błędu w przekładzie alegorii astrologicznej. Powiedzmy to 100 milionom Amerykanów czekających na koniec świata. Postać Jezusa jest hybrydą literacko-astronomiczną wzorowaną na egipskim bogu Słońcu Horusie. 3,5 tysiąca lat temu na murach świątyni w Luksorze powstały malowidła ukazujące zwiastowanie, niepokalane poczęcie i narodziny Horusa oraz hołd złożony mu przez trzech królów. Najpierw Tot zapowiada dziewicy Izys, że pocznie syna. Następnie Nef, święty duch, zapładnia boginię, a ona rodzi Horusa, któremu królowie oddają cześć. Tak samo wygląda historia niepokalanego poczęcia Jezusa. Podobieństwa między wierzeniami Egipcjan a chrześcijan są uderzające. Takich plagiatów jest więcej. Na przykład opowieść o Noem i Arce Przymierza. Potop pojawia się we wszystkich kulturach starożytnych i wszystkich epokach. Wystarczy zajrzeć do akadyjskiego eposu o Gilgameszu z około 2600 roku przed naszą erą. Mamy tam powódź zesłaną przez Boga, Arkę Przymierza oraz wypuszczenie i powrót gołębicy. Wszystko to znamy z Biblii. Podobieństwa dostrzeżemy też w historii Mojżesza. Tuż po narodzinach włożono go do kosza i spuszczono na rzekę, by uratować mu życie. Noworodka znalazła kobieta z rodziny królewskiej i wychowała na księcia. Ten epizod zaczerpnięto z mitu o Sargonie Akkadyjskim z 2250 roku przed naszą erą. Matka Sargona złożyła go po urodzeniu w koszyku i powierzyła rzece. Dziecko ocaliła Akka, królewska akuszerka. Mojżesza nazywa się prawodawcą, bo przyniósł Izraelitom dekalog. Równie starym motywem jest przekazanie przez Boga praw prorokowi. Mojżesz to tylko jeden z wielu prawodawców. W Indiach był Manu. Na Krecie to Minos wspiął się na diktę, gdzie Zeus powierzył mu święte prawo. W Egipcie kamienne tablice z boskimi prawami przyniósł Mises. Manu, Minos, Mises, Mojżesz. Dekalog zaczerpnięto ze 125 zwoju egipskiej Księgi Umarłych. Zawartą tam frazę "nie kradłem" zmieniono w "nie kradnij". "Nie zabijałem" w "nie zabijaj". "Nie kłamałem" w "nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu" i tak dalej. Wierzenia Egipcjan legły u podstaw religii judeo-chrześcijańskiej. Chrzest, życie wieczne, sąd ostateczny, niepokalane poczęcie, śmierć i zmartwychwstanie, ukrzyżowanie, Arka Przymierza, obrzezanie, Zbawiciel, Komunia Święta, Potop, Wielkanoc, Boże Narodzenie, Pascha i wiele innych narodziły się w Egipcie na długo przed początkami chrześcijaństwa. Justyn Męczennik, jeden z pierwszych chrześcijan, napisał: mówiąc, że Jezus Chrystus, nasz Nauczyciel, został poczęty bez cielesnego zjednoczenia kobiety i mężczyzny, umarł na krzyżu, zmartwychwstał, a potem wstąpił do nieba, nie głosimy niczego innego niż wy, czciciele Syna Jupitera.
W innym piśmie Justyn twierdzi, zrodził się z dziewicy podobnie jak Perseusz. Pierwsi chrześcijanie zdawali sobie sprawę z podobieństw między ich wiarą a religiami pogańskimi. Mieli na to wytłumaczenie. Wszystkiemu winien był szatan. Stworzył fałszywe wcielenia Chrystusa. Fundamentalizm chrześcijański to fascynujące. Oni wierzą, że wiek świata wynosi 12 tysięcy lat. Zapytałem jednego z nich o skamieliny dinozaurów. Odparł, Bóg zesłał je, by wypróbować naszą wiarę. Mnie to On wystawia na próbę. Biblia to tylko literacko-astroteologiczna hybryda, podobnie jak inne opowieści religijne. Nie brakuje w niej przykładów przeniesienia atrybutów postaci z jednej na drugą. W Starym Testamencie pojawia się Józef, archetyp Jezusa. Józef miał 12 braci, Jezus 12 uczniów. Pierwszego sprzedano za 20 sztuk srebra, drugiego zdradzono za 30 srebrników. Inicjatorem sprzedaży Józefa był jego brat Juda. Jezusa zdradził uczeń Judasz. Józef i Jezus rozpoczynają wędrówkę w wieku 30 lat. Podobieństw jest jeszcze wiele. Czy zachowały się jakieś historyczne przekazy potwierdzające istnienie Jezusa, który wędrował i uzdrawiał ludzi? W czasach Jezusa i po nim w basenie Morza Śródziemnego żyło wielu historyków. Ilu opisało jego losy? Żaden. Nie znaczy to jednak, że nie pojawili się później. Zazwyczaj wspomina się o trzech. Pliniuszu Młodszym, Swetoniuszu i Tacjuszu. Poświęcają po kilka zdań Jezusowi, a tylko jeden nazywa go Chrystusem. To nie imię, lecz tytuł i oznacza namaszczonego. Autorem czwartego przekazu jest Józef Flawiusz, ale jego podanie od 400 lat uchodzi za fałszerstwo, choć do dziś bywa cytowane jako prawdziwe. Można by oczekiwać, że kroniki wspomną o kimś, kto z martwych wstał, wstąpił do nieba i czynił cuda. Tak się nie stało, bo jeśli rozważyć wszystkie dowody, okazuje się, że osoba nazywana Jezusem nigdy nie istniała. Religia chrześcijańska stanowi parodię kultu Słońca. Słońce zastąpiono w niej człowiekiem o imieniu Chrystus, któremu oddawano cześć wcześniej należną Słońcu. Nie chcę nikogo obrażać, ani ranić niczyich uczuć. Ale musimy trzymać się faktów, a zdobyta przez nas wiedza jest jednoznaczna. Chrześcijaństwo nie opiera się na prawdzie. To jedynie opowieść, wykorzystywana politycznie. W rzeczywistości Jezus był bóstwem solarnym, czczonym przez chrześcijańską sektę i jak wszyscy pogańscy bogowie, postacią mityczną. To kapłani i władcy nadali mu historyczny rodowód, by łatwiej zapanować nad społeczeństwem. W roku 325 cesarz Konstantyn zwołał Sobór Nicejski. Z pobudek politycznych przyjęto na nim doktryny, które zapoczątkowały stulecia rozlewu krwi i kłamstw. Przez następne 1000 lat Watykan trzymał Europę żelazną ręką, fundując jej takie atrakcje jak ciemne wieki średniowiecza, krucjaty i inkwizycja. Chrześcijaństwo, podobnie jak inne powiązane z nim religie, jest szwindlem.
Wiara ma oderwać ludzi od otaczającego ich świata i zwrócić przeciw sobie, uczyć ślepego posłuszeństwa władzy, zwolnić człowieka z odpowiedzialności za własne czyny. Pozwala usprawiedliwić każdą zbrodnię jako spełnienie woli Boga. Co najgorsze, za pośrednictwem religii rządzący mogą kontrolować społeczeństwo i nim manipulować. Religia to jeden z najpotężniejszych ludzkich wynalazków. Stanowi doskonałą pożywkę dla innych mitów. Mit oznacza szeroko wyznawany, lecz fałszywy pogląd. W głębszym, religijnym sensie jest opowieścią wyznaczającą kierunek postępowania i mobilizującą ludzi. Ważne jest nie odniesienie opowieści do rzeczywistości, ale jej funkcja. Mit nie spełni swojego zadania, jeśli nie jest powszechnie uznawany za prawdę. Gdy jednak ktoś kwestionuje prawdziwość mitu, spotyka się z ostracyzmem. Obrońcy wiary nie podejmują z nim dyskusji, ignorują go lub uznają za bluźniercę.